Cześć! Z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przepis na keto sernik i to jeszcze na zimno. Według mnie i nie tylko mnie, bo już robiłam go kilka razy i wiele osób go próbowało, jest to chyba najlepszy sernik i myślę, że nawet w zimie będę robić sernik na zimno. I o tym też, dlaczego sernik na zimno warto jeść, w najnowszym odcinku. Także zapraszam. Moi drodzy, pewnie wiecie, że ja jestem zwolenniczką tego, żeby nie stać za długo w kuchni i przy garach, ale żeby jeść różnorodnie i fajnie jest też zjeść co jakiś czas coś po prostu smacznego, dobrego, być może keto na słodko, a szczególnie teraz w okresie letnim, kiedy tych węglowodanów też możemy zjeść więcej. Natomiast mój keto sernik na zimno wcale tych węglowodanów dużo nie ma. Dokładny przepis macie w opisie filmu i także link do bloga z przepisem. Na Instagramie też dzieliłam się tym sernikiem i wiem, że już kilka osób próbowało go zrobić. Jest naprawdę prosty. To, że on jest na zimno, to też jest plus, ponieważ jak wiecie, no ta obróbka termiczna zawsze no coś tam z tych wartości odżywczych nam po prostu pozmienia i zabierze. I ja akurat mam taką żelatynę właśnie w płatkach. Słuchajcie, ona w ogóle tak superowo wygląda. Ja ją mam z E-Superfood. I to jest właśnie żelatyna bio, którą moczymy sobie w wodzie, później ją delikatnie rozpuszczamy podgrzewając. Ja akurat to robiłam albo na wodzie, albo na mleku roślinnym. I po prostu na zimno dodajemy tą masę serową. Masa serowa u mnie była mega prosta, bo to jest po prostu zmielony ser. Możecie kupić taki, jeżeli chcecie, gotowy, po prostu wiecie, w takich kilogramowych słoikach, przynajmniej kilogram sera moim zdaniem, bo on naprawdę się szybko rozejdzie. I do tego też śmietana 30 plus słodzidło. Ja albo mam z Nixa teraz taki zamiennik właśnie cukru, gdzie jest połączonych kilka słodzików i on jest bardzo fajny, ale może to być też erytrol, ksylitol czy stevia, to już wedle uznania. Nie podgrzewamy tego, więc też te słodziki, tak naprawdę każdego słodzika z tych dozwolonych, jeżeli jesteśmy na keto, możemy użyć. Natomiast jeżeli chodzi o spód, to ja go robiłam z orzechów włoskich, bo miałam jeszcze spory zapas orzechów włoskich. I po prostu zmieliłam w termomiksie te orzechy. Orzechy włoskie już przez to, że zrobiłam kilka tych serników, mi się kończą, więc być może będę robiła też z innych orzechów i na pewno ten spód z każdych orzechów wyjdzie fajny. I do tego dodajemy masło orzechowe. Dzięki temu po prostu ten w lodówce, ten spód nam się zrobi taki zwarty. Jeżeli nie jesteście na keto, tylko bardziej na low carb, to możecie też dodać trochę miodu. Wtedy nie trzeba dodawać aż tak dużo masła orzechowego, bo to się i tak sklei, no i po prostu będzie słodsze. Ja też taką wersję zrobiłam i smakowała. Także tutaj już dowolnie. Natomiast to jest spód, wkładamy go do lodówki. Przygotowujemy w tym czasie właśnie tą masę, czyli najpierw sobie ogarniamy żelatynę zgodnie z przepisem najlepiej. Tutaj całe opakowanie wchodzi na kilogram i jest w zupełności wystarczające. Jak zrobicie z połowy, to dłużej ten sernik po prostu musi być w lodówce, ale też wychodzi. I dodajemy, miksujemy, ja znowu w termomiksie, wiadomo, że można to zrobić też jakimś kuchennym robotem. Ser i śmietanę, dodajemy słodzidło. Mieszamy to z żelatyną, zawsze pamiętamy, żeby wkładać masę, dodawać powoli do żelatyny, nie na odwrót, ale to też macie tutaj napisane i po prostu zostawiamy to w lodówce. Ja zrobiłam ten sernik już na pewno w dwóch wersjach owocowych, bo najpierw miałam truskawki, więc zrobiłam z truskawkami na wierzchu, a teraz jest sezon na borówki, ja mam za oknem krzaki z borówkami i po prostu jemy te borówki codziennie, więc po prostu do środka, do tej masy serowej powrzucałam borówki i naprawdę wychodzi szybko, pysznie, zdrowo, bez żadnego praktycznie przetworzenia, także bardzo Wam ten przepis polecam, wypróbujcie. No i dajcie znać, jeżeli spróbujecie, jak Wam smakowało. Ja, jak wiecie, zachęcam do korzystania z tego, co mamy sezonowo dostępne. Jeżeli ktoś jeszcze nie pobrał mojego e-booka Keto na lato, to bezpłatnie możecie to zrobić. Link jest w opisie filmu, tam też jest ten e-book i jakieś inne przepisy. Chyba nie ma akurat tego sernika, bo to jest moja nowość. Ale są inne przepisy również z borówkami. Także zachęcam Was do korzystania ze słońca i korzystania z tego, co nam natura tutaj w tym sezonie letnim daje. Jeżeli się wybieracie na wakacje, to życzę Wam wspaniałego czasu. Nie liczcie wtedy kalorii,
tylko cieszcie się tym, odpoczywajcie, a jak pokazują historie moich podopiecznych ostatnio, nawet będąc na urlopie, nie licząc kalorii i trochę sobie odpuszczając, tym samym stres z nas schodzi i tak naprawdę również te kilogramy mogą nawet na urlopie iść w dół. A przede wszystkim życzę Wam wtedy dobrego samopoczucia i wypoczynku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!